Tutaj przerwano wydmę, zrobiono drogę. Wydma się obniża, czyli zanika. Thank you.
tam u ujścia kanału powstaje piaskowa wyspa. Zmieniła się całkowicie struktura tej wydmy. W tym miejscu była wysoka góra. Teraz wszystko zostało spłaszczone, wiane. Teraz będzie ujęcie z drugiej strony. W tym miejscu, gdzie stoję, było wysokie wzgórze, wyższe od tego. Tu było całe wzgórze. Teraz jest płasko. Stąd widać dobrze, jak ten piach osadza się pomiędzy tym falochronem a ujściem kanału. Tej niecki też tutaj nie było. Piasek został po prostu wywiany. Tutaj także został przekopany dojazd do plaży. Przebito się przez tą wydmę. A teraz ta wydma po prostu zaczyna zanikać. Tam u góry rosło potężne drzewo, którego dzisiaj już nie ma. Przerąbana wydma. To teraz zaczyna zanikać. To drzewo rosło na szczycie tej wydmy, a teraz sunęło się w dół. Od tego drzewa do brzegu wydmy było jeszcze jakieś 2-2,5 metra. Punkty geodezyjne już są przygotowane. Wodę czuć ściekiem. Tu była wysoka góra, wysoka wydma. Falochron blokuje dostęp do kanału i będzie cały czas to miejsce, czyli między falochronem a ujściem kanału, zasypywał piaskiem. Lewy brzeg kanału i plaża zbliżyły się do falochronu. Tyle piasku zostało tutaj na
rozsypane. Tak długo, jak ten falochron będzie tutaj stał, tak długo w tym miejscu będzie zakłócony transport rumowiska i budowa osobnego kanału na wejście dla łodzi i jachtów na jezioro Jamno i z Jamna na morze będzie niemożliwa. Niniejszym składam wniosek o usunięcie falochronu. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Autor tego projektu proszony na widownię. Słynne wrota szturmowe.